na pewno w tym roku kalendarzowym. Więc jeżeli tego odbioru nie będzie w tym roku kalendarzowym, to my nie przelewamy pieniędzy, czyli jesteśmy bezpieczni. I o to mam obowiązek zadbać. I o to właśnie zadbałam. Kto inny? Na ostatnich komisjach. Gratuluję Pani Poszczyta Humoru. Na ostatnich komisjach wstrzymałem się od głosowania nad tą uchwałą i to mówię tutaj publicznie jeszcze raz do kamery, ponieważ naprawdę obawiam się, że przy tych takich tak naprawdę pracochłonnych projektach, jak droga do Węgla, czy na przykład remont tego zabytkowego obiektu, tego dworku, nie wydaje się Pani stać do końca roku. I to jest podobna sytuacja jak w domu, dlatego w dalszym ciągu podtrzymuję swoje zdanie. Ja podnoszę odpowiedzialność za to, czy się wyrobię, czy się nie wyrobię. I ja jestem przekonana, że się wyrobię. A w tej chwili odrzucenie środków, ja mam nadzieję, że radny Toliż zabierze tutaj głos. Odrzucenie środków zewnętrznych na remont drogi w Węglewie, ponieważ pan przewodniczący ocenia, że ja się nie wyrobię. Odrzucenie środków na remont dachu pałacu, który się po prostu zawali. Pani Wójt, i to są to środki, o które wnioskuję, są to środki wolne. Nie zabieramy z żadnych zadań. Z żadnych zadań nikt nie jest pozbawiony, kto jest w budżecie, żadnych pieniędzy. I odrzucamy 216 tysięcy i 225 tysięcy. Stać nas na odrzucenie dzisiaj na tej sesji 500 000. Stać nas, jeżeli Państwo uważacie, że nas stać, to proszę bardzo, ja uważam, że nie. Poza tym tracimy wiarygodność w tym momencie. Bo ja od początku mówiłam, że droga Węglewą jest pierwsza na liście rezerwowej. Czy jest Pani Sołtys Węglewa dzisiaj? Nie. Droga Węglewą jest pierwsza na liście rezerwowej po rozstrzygnięciu przetargów. Wiadomo, że te przetargi miały być rozstrzygnięte do 30 września. I od kilku dni wiemy, że dostajemy te pieniądze. Więc w tym momencie ktoś następny zdąży, bo weźmie te środki. FOG, który daje pieniądze na drogi, wiejskie drogi takie jak nasze, FOG, który daje pieniądze na remonty stawów, gdzie składamy kilka projektów do 30 listopada. FOG, gdzie chcemy składać, bo przypominam, kto nie był na komisjach, to może tego nie wiedzieć, że złożyliśmy na drogę Głębowice-Brzuska duży projekt do infrastruktury drogowej, gminnej i powiatowej, do Skarbu Państwa za pośrednictwem wojewody. Tam jest finansowanie 50/50. To jest potężna i droga. Jeśli do końca roku zanim będziemy uchwalać budżet na 18 rok, będziemy wiedzieli, czy mamy te środki i wtedy Państwo zdecydujecie, czy drugie tyle wkładamy do budżetu, czy nie. A z Brzuski do Stryjna jest droga za wąska i tam to finansowanie nie wchodzi i tam musi być zrobiona droga lżejsza, tańsza, czyli właśnie z FOG-u. I w tym momencie Głębowice są przez Stryjno połączone z Wińskiem, jest to ogromny skrót. Czyli jest całość tego zadania zrobiona. Tracimy wiarygodność przed takim funduszem jak FOG, ponieważ pan ocenia, że ja się nie wyrobię za tą drogę. Pani wójt, ja oceniam w ten sposób, ponieważ pani zdecydowała się na ocenę działań starosty, który oceniła Pani, że on nie wykona remont drogi 500 metrów, a tu mówimy o ale naprawił swój błąd. My nie jesteśmy tym obciążeni, zwłaszcza, że tamten remont drogi polega na jej rozbiórce, na głębokich pracach archeologicznych. Nie ma mam wszystkie dokumenty. Cała droga Piłsudskiego była pod nadzorem archeologicznym. Mam wszystkie te dokumenty, ale skoro pan starosta jako właściciel drogi bierze za to odpowiedzialność, to ja mam umowę i dopłacamy się do tego. Bierze za to odpowiedzialność. Tak jak ja biorę odpowiedzialność za Węglewo. Jeżeli pani radny nie poprze tego wniosku, żeby dofinansować to, co dostaje z powodu na Węglewo, no to ja nie wierzę, że pan tego nie zrobi. Nie, ale może jednak radny Toliż. Panie radny, to jest wioska pana Orzeńcy. Morzyna i Węglewo były zgłaszane w tamtym roku i dostaliśmy. W tym roku dostaliśmy na ogół. Pani wójt, proszę nie szantażować radnego. To nie jest szantaż. Odwołuje się, bo to jest pana szantaż. Ja powiem inaczej, pani wójt. Przygotowy nikło. Panie przewodniczący, przygotowy nikło. Pani robi tutaj normalnie krecią robotę, bo pani sprowadzała
sprowadzała komisję na drogę w Dąbiu, żeby to konserwatora, żeby uchwalić. Pani, proszę mi nie przerywać teraz. Pani robiła taką krecią robotę i to jest dywersja, bo pani robiła szkodę na to. Ale niech pan się skupi na swoim odległym wyborze. Ja pani mówię, jak jest. Ja pani mówię, jak jest. Pani będzie niewygodna. Pani proszę o spokój, radny to już pakuje. I teraz pani stawia chowę przed ścianą i mówi pani, że trzeba to wszystko przegłosować. Niestety nie tak. Nie tak się robi. Spotkanie z ludźmi, wiesiła pani, pani specjalnie robiła to wszystko, żeby tylko to uchwalić. Ze względu na panią Górską, nie było tak robić, pani Górska. Starostwo musiało się zwrócić do konserwatora. A ze starostwa żeśmy mieli zapewnienie w 100%, tyle razy, że tylko potrzebna jest pani zgoda. I co było? Jaka moja wszystko zgoda? Było przeciwko. Starostwo było za pieniędzy na zrobienie tej drogi, 166 tysięcy oszczędności na Głębowicach. W porządku, zdeklarowaliśmy, że się dołożymy, to się dołożymy. A tak zwane sprowadzenie konserwatora, konserwator nie mógł się przyjechać. Odwołanie pana starosty było skuteczne, poniesie większe koszty i będzie robił tę drogę. A gmina Wińsko i jej budżet, za który ja jestem odpowiedzialna, jest bezpieczna po poprawieniu tej umowy. Bo mieliśmy ponosić 20% zgodę na ich wysokość. Radny Kaczmarek, proszę. Proszę państwa, ja powtórzę to, co powiedziałem na komisji. Jednak to jest wina po pani stronie, panie ministrze. Wina rzeca. Że ta droga nie została, to porozumienie zostało podpisane. Nie. Proszę państwa, skoro ja powtarzam to z moją komisją, skoro tutaj radni wszyscy, jacy jesteśmy, 15 za podniosło rękę za to, że podamy się do drogi w Dąbiu, radni powiatowi się do tej drogi też podniesie rękę. Pan starosta się podpisał, a pani cały czas sobie szukuje, aby pani zarażała się. Ale ja uważam, że to jest 56 tysięcy. Panie Wójt, to można było dawno podpisać. Na komisje były, wie pani co, w wtorek, dzisiaj mamy piątek. Miała pani 3 dni, pani tego nie podpisała. Dlaczego pani tego nie podpisała? Dlaczego, jak pani skończy sobie z Dąbia, jak tym ludziom w Dąbie pani skończy? Bo co, bo, dlaczego, bo nie, bo ja tak uważam. No pani Wójt, niech pani zastanowi się, bo naprawdę to idzie wszystko z drugiego kierunku. Skoro są wszyscy powtarzam za tą drogą, tylko pani nie, to co, to jaki my szantaż? My szantaż stosujemy? Radna Górska, proszę. Przepraszam bardzo, pan kłamie publicznie na mój temat, dlatego ja muszę odpowiedzieć. Gmina udzieli powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej nr 1275 do kwoty 56 tysięcy, co stanowi 20% kosztów realizacji przedmiotowego zadania brutto. Końcowa wysokość udzielonej dotacji będzie stanowiła 20% kosztów realizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 56 tysięcy. I ten zapis pojawił się dopiero w projekcie 3 dni temu. I musiałam skonsultować w związku z tym, że tamten projekt miał kilka innych pułapek. Musiałam skonsultować z mecenasem, który właśnie wrócił z wakacji w dniu, w którym były komisje. I ja dzisiaj mam tę umowę ze sobą. I proszę państwa, tamta wersja pisała, końcowa wysokość udzielonej dotacji będzie stanowiła 20% rzeczywistych kosztów realizacji przedmiotowego zadania. Rzeczywistych kosztów realizacji. A rzeczywiste koszty realizacji są nieprzewidywalne przy tym, jaki konserwator zabytków po tej drugiej komisji z odwołania nałożył na inwestora. Nie mówiła także o dacie rozliczenia, co stanowiło ryzyko dla gminy Wińsko, że nie rozliczy się z nie wiadomo jakiej kwoty w roku 2017, a samorząd z budżetem rocznym stoi. Chyba że zadanie jest wpisane w UPF-a dwuletniego, tak jak mamy na przykład z targowiskiem czy z wodociągiem. Wtedy jesteśmy bezpieczni. Więc zapis rzeczywistych kosztów, bez względu na to, jakie one będą, a konserwator zastrzegł, że zatrzymanie prac, jeśli się znajdzie archeo, że mamy wskazać muzeum, które przyjmie to, co znajdą i tak dalej, tak dalej. Kosztorys wyjściowy, za którym głosowaliście państwo, nie ma nic wspólnego z tym obecnym zadaniem. I jeżeli to ja jestem odpowiedzialna, państwo wszyscy jesteście za, ale odpowiedzialność za budżet ponoszę ja.
Panie Przewodniczący, na dziś ta umowa jest do przyjęcia. No to już. Cieszę się. Chciałabym, zanim udzielę Państwu głosu. A pismo w tej sprawie, proszę Państwa, wpłynęło do urzędu wczoraj. Ja miałam tylko informację mailową, że jest edytowalna wersja do zmienienia tej umowy z tą propozycją. A wczoraj, 28 września 2017 roku, wpłynęło pismo datowane 27 września 2017 roku. Pani Rada Krzysztofa Zielnica, Wójt Gminy Wińsko, w związku z pismem i tak dalej, przesyłam umowę poprawioną i podpisane przez wicestarostę Władysława Boczara. Proszę bardzo, niech Państwo zobaczą datę. 27 wyszło, 28 przyszło, dzisiaj jest 29, mam umowę ze sobą. Pani Wójt, dziękuję Pani za zabranie głosu. Skupia się Pani tutaj tylko i wyłącznie na fragmencie dotyczącym zmian w umowie. A w piśmie do starosty 20 września po pierwsze pisze Pani, że uchwała Rady Gmin powstała z inicjatywy grupy radnych i nie jest Pani z nią zgodna. Jako wójt nie wnosiłam ani nie akceptowałem tego projektu uchwały. Dopiero uchwała budżetowa sporządzona 26 maja zobowiązuje mnie do przekazania powiatowi kwoty 56 tysięcy na zadanie przebudowa części drogi powiatowej numer 1275D. Nie ma tu jednak mowy o tym, która ma to być część. Przebieg drogi to przypominam od Wińska przez Węźle Kozłową, Krzyżyce do Dąbia. To jest kolejna zmiana, tak? Czyli sama daje Pani propozycję na budżecie na nasz wniosek, bo przypominam, że poprzedniej, na tamtej sesji... Że to by mogę złożyć tylko ja. Tak mówi ustawa o samorządzie, która uchwała była intensywna i ja ją wzięłam pod uwagę. Ale dla bezpieczeństwa zaznaczyłam odcinek drogi, ponieważ znałam dwie odpowiedzi negatywne z 14 roku, kiedy jeszcze nie byłam wójtem, konserwatora zabytków, który uniemożliwiał pracę na tej drodze. Dobrze. Pan starosta złożył wniosek do konserwatora zabytków miesiąc po sesji, na której obiecał te środki. 3 dni po referendum. Radny Kaszmarek, proszę. Panie wójcie, teraz to porozumienie, można powiedzieć, że jest zadowala Pani, tak? Jest bezpieczna. To nic nie stoi na przeszkodzie, że ta droga będzie realizowana, że Pani... Oczywiście dzisiaj jadąc do Wrocławia, zawieziemy. Ja wczoraj dostałam oficjalne pismo do kierownictwa. Dzisiaj byli tam ogóle podpis porozumienie, byli podpisane... Tak, i zawiezione do starostwa, żeby sobie starostwo podpisało. Rada, proszę. Proszę Pani, dla mnie, Pani Wójt, przykro mi, ale jest Pani wiarygodna. Na sesji 20 kwietnia, jak była prowadzona droga w Dąbiu, Pani powiedziała, że nie ma i w momencie, kiedy tylko uzyska jakikolwiek dokument od konserwatora zabytków i on i my, czyli starostwo, będziemy te środki przesuwać, także jestem całym sercem za budową tej drogi. Mówiła Pani na... Jak Pani po prostu... To się zmieniło, proszę Pani. Pani niebezpieczne. Proszę. Była niebezpieczna dla mnie. Jak najbardziej, tak. I teraz musimy zawrzeć stosowne porozumienie z Panem Neumannem. Czekamy z tym porozumieniem i z tą uchwałą w sprawie Dąbia do momentu uzyskania wiarygodnego dokumentu od konserwatora zabytków, o który to dokument zwrócił się Pan starosta, a nie ja. Następne Pan Przewodniczący. Ja tylko tutaj po prostu powtarzam. Ktoś chciał głos zabrać, to proszę zabrać, a nie przeszkadzać. Czy taką teraz Pani macie, Państwo macie drogę przeszkadzania? Dalej, proszę Państwa. Cały czas sugerowała Pani w wypowiedziach swoich, że jak to Pani powiedzieć, całym sercem jestem za Dąbiem. Jak najbardziej. A jak to wyglądało w praktyce? Pani najlepiej wie. Pani najlepiej wie. Tu są jeszcze takie stwierdzenia Pani. To jest wszystko z protokołu Pani słowa.
osobna uchwała, w rzekomej sprawie powstanie wówczas, kiedy starosta powiatowy w Bołowie uzyska odpowiedni dokument od konserwatora zabytków, bądź zapewnił, że środki takie są przeznaczone i taki dokument mają. Nie muszę tego dokumentu oglądać. Jest początek sezonu. Zdążymy tę drogę zrobić. Jeśli powiat będzie do tego gotowy, to i my z całym sercem. Nikt z Państwa nie będzie na pewno też przeciwny tej drodze i nie będzie protestował. Zdążymy to zrobić. Proszę się uderzyć w piersi i odpowiedzieć sobie, dlaczego Pani takim po prostu zapałem przeszkadzała w wykonaniu tej drogi. Pani wójt, uzgodnienia starosty, zarządcy dróg, z panią konserwator, ustne, ale dawały furtkę do tego, że mogli podjąć uchwałę Rady Powiatu, na której na sesji byłam z panem sołtysem. Myśmy podjęli uchwałę, zrobiono kosztorys, projekt remontu drogi i co się dzieje? Jak UFO na drogę w Dąbiu przyjeżdża pani wójt i pracownik konserwatora zabytków. Robią zdjęcia na drodze. Co się dzieje? Pytają panią. Pani odpowiada, zdjęcia robimy, jak wygląda droga przed remontem, a jak będzie po remoncie. Pani wójt sołtys zaglądał spod płota, za płota. Jak się wjeżdża do czyjejś miejscowości, jest sołtys. Nie tylko ten, który też ma swoje zdanie i szanujemy wszystkich sołtysów. I pani wójt sołtys pyta, co wy państwo robicie? Tak, to takie to było postępowanie. I konserwator główna zabytków na cały Dolny Śląsk przyjechała do Dąbia, sama zobaczyła i jeszcze raz potwierdziła. To są takie małe kroki, kto musiał ingerować w to, żeby uczciwie ludzie otrzymali to, o co 20 lat się starają. I nie było środków finansowych, potem były konserwatory zabytków, wszystko zostało usunięte. Radni podjęli uchwałę. Po co tu są ci radni? Podjęliśmy uchwałę, której pani nie wykonała. Nie przesunęła pani tylko 56 tysięcy. Powiat dał 220 na tą drogę. Zwlekała i zwleka pani w czasie, bo aura jest taka, jaka jest. Każdy dzień na wagę złota. Tak to wygląda. Ja na komisjach emocjonalnie, może byłam zdenerwowana, przepraszam radny, moja wypowiedź była taka emocjonalna, ale od serca. I dzisiaj znalazłam ten protokół. Wie pani, jak to mówiła mojej świętej pamięci mama, wojną powiedział słowo honoru i robił, a dzisiaj mówi, jak przysięga się i jest dalej tak, jak być nie powinno. Także tutaj ja uważam, że jest pani bardzo nie w porządku w stosunku do mieszkańców, w stosunku do nas radnych, bo uchwały rady należy wykonywać. Dziękuję. Zarządza 5 minut przerwy. Ja niestety muszę odpowiedzieć, ponieważ nie mogę zmieścić płac na zgłaszanych publicznie. Nie po przerwie. Teraz to powiem. Konserwator zabytków został zawiadomiony przez starostę i musiał przyjechać. A ja byłam w domu, przez nikogo o nic nie pytana, żeby zabrać panią konserwator i przewieźć na podwórko szkoły w Krzelowie, żeby wydała zgodę na budowę boiska w zabytkowym parku. Co też uczyniła. A pan sołtys, widząc osobę obcą robiącą zdjęcia, zbluzgał ją niemiłosiernie, pytając, kim pani tutaj jest. A on powiedział, a ja jestem od konserwatora zabytków. I nagle pan sołtys stał się bardzo miły. Pani konserwator zauważyła wynalazki zrobione na obiektach pana. Więc proszę rozmowy sołtysa z panią konserwator nie przypisywać mnie, bo ja się w ogóle nie odzywam.
tylko zabierałam panią konserwator do przerwy. A, tak. Musiała przyjechać, a po prostu obowiązek starostki, żeby ją Oczywiście to są zdrowie, brednie, niesamowite brednie. Zresztą mi pani konserwator robiła zdjęcia. Pytanie, czy przedstawiłem się oczywiście, że jestem sołtysem ministra Polski. Pytam się, co pani robi? Robię zdjęcia, bo pani tam demontowała na której drodze. Ja mam to górę. Pani wódz stała, bo drugiej stronie nie jest. Więc jakąś panią, nie znam tej pani, jaka budyna. Powiedziałam dzień dobry nawet, ale pani do tego nie reaguje, bo też tam jest troszkę interwencji sobie. Niestety nie. Oczywiście żaden dzień dobry. Zabrałem się więc i poszłem. W ogóle nie było żadnej rozmowy z panią konserwator, żeby ja coś gdzieś uwagę zwracał, albo się wulgarnie do niej odezwał. Pani wójt robiła sobie sesję zdjęciową na naszej drodze. Tak, chodzili sobie zdjęcia, które się robi, nie jest, gdzie ta jezdnia była wygodna, gdzie są jakieś murdy, gdzie są takie załamania. To nie, zdjęcia były robione z gór, w ten sposób. To z gór, jak się robi zdjęcia, to, są, to jezdnia wygląda pięknie. No pięknie, bo jak się robi zdjęcie, w pozycji buczącej, widzi się płaszczyznę drogi, no to widać, gdzie są głębienia, gdzie są zagłębienia i tak dalej. Więc dlaczego kłamstwem pani wójt się posługuje, że ja ją zbruzgałem? Pani wójt, inteligencji troszkę sobie trzeba mieć, ale inteligencji trzeba mieć nie nabytą, tylko wrodzoną. A pani niestety ma nabytą. Takie rzeczy się, ja do pani mówię, a pani teraz w ogóle ignoruje. Pani dobrze, proszę o spokojnie. Ponieważ w pracy radnych powinniśmy opierać się na dokumentach, jak pokazują te doświadczenia nasze współpracy z panią Krysowatą, a nie na zapewnieniach, dlatego ogłaszam przerwę w sesji do momentu przedstawienia radnym podpisanego porozumienia na drodze domu. Że on tu leży. No cały czas tu leży. Przecież mówię panu, wczoraj dostałam dokument, dzisiaj przyjąłam. A jadę do Wrocławia w 12:30, po drodze mam wolę, tak? No przecież proszę, pan nie słucha, co ja mówię. Bardzo proszę, jest poruszona przerwa do czasu przedstawienia rady. Jeżeli radni otrzymają ten dokument skserowany, wtedy... Nie będziemy kserować tego dokumentu. Nie będziemy kserować tego dokumentu, on tutaj leży, przez naszą stronę podpisany, dwa egzemplarze. Chwilą do podpowiedzi nie jest podpisany, więc cieszę się, że jest podpisany. Może pojedzie pani do pana starosty i przywiezie nam podpisany. Pana, naprawdę tak. To teraz będzie pan kontrolować, czy starosta podpisze? Z tego co wiem, to starosta jest na urlopie do drugiego, tak? Starosta jest do drugiego na urlopie. Jest ogłoszona przerwa do przedstawienia rady. Dzisiaj, jutro, do wglądu dla państwa. Może umyślny ekstra pojechać do Wołowa i zanieść. Dobrze, że niech umyślny przyjedzie do Wołowa, jak najbardziej. My tutaj w tym momencie czekamy na to ustawę. Z pieczątkami, z parawkami, tak jak powinno być. Proszę bardzo, nasza strona jest podpisana, a ja starosty kontrolować nie będę, trzeba się podpisze. Zwłaszcza, że jest to podpisane na ustawie, który tu jest wpisany w umowie. Przed chwilą mówiła pani, że namawiała się pani starosta, że starosta nie jest. Nie, no nie począł w umowie pisali, więc to pan mówił, że jest do drugiego do umowy. Ja nie śledzę starosta. Ale dla uzupełnienia procedur wystarczy, że nasza jest do ile poprawczego? Do momentu przedstawienia rady. Poinformuję państwa. Szanowni państwo, wznawiamy obrady. Radny Moczydłowski poinformował mnie, że w związku z swoimi obowiązkami jako opiekuna młodzieżowej rady mają teraz na chwilę się udać do szkoły, więc wznawiamy obrady w składzie 14 osób. Przypominam, że byliśmy w punkcie przyjęcia proponowanego porządku obrad. Radna Górska chce zabrać głos, proszę. Prosiłam wniosek o wycofanie porządku obrad punktu 7 ze względu na to, że tam miało być wprowadzone stanowisko radnych odnośnie wykonania uchwały radnych w sprawie dofinansowania drogi w domu. Ponieważ stanowisko radnych zostało przez panią wójt uwzględnione
i porozumienie zostało podpisane. W związku z tym nie ma potrzeby wprowadzać tego zadania, tej uchwały, przepraszam, po głosowaniu. Wycofuję swój wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To ja chciałem powiedzieć, że jeszcze to, co było omawiane w komisjach, trafił do mnie wniosek podpisany przez 7 radnych w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Mińsk. O tym dyskutowaliśmy na komisjach i to też chciałbym zgłosić do dzisiejszego porządku. Do dzisiejszego porządku obrad. W takim razie głosujmy w kolejności nad tymi zmianami. Proponuję, żeby wniosek w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Mińsko znalazł się w punkcie tuż przed podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu po punkcie 6. To Państwa jest za tym, żeby rozszerzyć dzisiejszy porządek obrad również o tą uchwałę. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 4 osoby wstrzymujące, 10 głosów za. W takim razie w punkcie 7. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Mińsko. Najpierw propozycja pierwsza pani wójt w sprawie przejęcia udziału we współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Małowice. To byłby punkt wtedy, gdy nam się cała numeracja przerzuci. To byłaby ostatnia sesja, ostatni punkt dzisiejszej sesji dotyczący uchwał. Uchwała o zamianie własności. Tak, ale próbujemy. Czyli po statucie. Kto z Państwa jest za tym, żeby przyjąć uchwałę w sprawie żeby do porządku obrad dodać uchwałę w sprawie przejęcia udziału we współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Małowice? Proszę o podniesienie ręki. Za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna wstrzymująca. I teraz uchwała, propozycja zmiany porządku obrad, propozycja pani wójt w sprawie zamiany nieruchomości komunalnej stanowiących własność gminy Mińsko. Kto z Państwa jest za rozszerzeniem dzisiejszej sesji o ten punkt? Proszę o podniesienie ręki. 4. W sprawie zamiany nieruchomości komunalnej stanowiących własność gminy Mińsko. Projekt zgłoszony przez wójta. Czy mam szansę wyjaśnić, jakie są niebezpieczeństwa wynikające z nieprzyjęcia tej uchwały? Bo może Państwo jesteście zdezorientowani. Mogę, Panie Przewodniczący? Bo Państwo jesteście zdezorientowani. Nie możemy remontować naszej nieruchomości, ponieważ współwłaściciela nie stać, żeby się dołożyć, a my taki obowiązek, żeby od niego wziąć, mamy. Ale my mamy tę świadomość, Pani. I ten pałac się zawali. Wtedy będziemy musieli, bo to jest nasza wina, będziemy musieli dać mieszkanie. W tej chwili mamy szansę na zamianę przy pełnym zabezpieczeniu najlepiej rozumianego interesu lokatora mieszkania, na które się chcemy zamienić. Ten lokator, młody człowiek, ma w tej chwili mieszkanie za duże. Siostra chciała go wyrzucić z tego mieszkania po wykupieniu, dlatego nie pozwoliłam, żeby je wykupiła. Siostra mieszka za granicą, mieszkanie jest za duże, on się potwornie zadłuża. Ma szansę, ma do wyboru mieszkanie w Wińsku, w Piskorzynie lub w Słowożówku, gdzie miałby od razu pracę konserwatora. Mieszkanie małe. I bez tej zamiany my wskazujemy się na to, że będziemy musieli temu właścicielowi i tak dać nasz lokal. Bo z naszej gminy pałac się bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest, jeszcze raz wracamy do głosowania. Kto z Państwa jest za tym, żeby rozszerzyć dzisiejszą sesję o tą uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości komunalnej stanowiącej własność gminy Mińsko? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć głosów za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymują. W takim razie nie rozszerzamy
dzisiejszej sesji o tą uchwałę. Dzisiejszy porządek sesji po tych zmianach wygląda na gorąco. Przyjęcie proponowanego porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzednich sesji, informacje i komunikaty, dyskusje sołtysów, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie, potem podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Blińsko, następne uchwały bez zmian, aż do punktu po statucie, bo wtedy tak mówiliśmy i wtedy wchodzi uchwała, propozycja pani wójt w sprawie przejęcia udziału we współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Małowice. Interpelacje, zapytania oraz wolne przyjęcie informacji, interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski. Kto z państwa jest za przyjęciem takiego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Ta budżetowa, którą ja wycofałam, w którym punkcie jest teraz? No nie. Znaczy jest tak jak było. Jest tak jak było pani. Dobrze. I WPF też został. Dobrze. Raz, dwa, trzy, 9 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, czyli 5 wstrzymujących. W takim razie proponowany porządek został przyjęty. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. Protokoły były do wglądu 43, 44, 45 sesji do wglądu w Biurze Rady Gminy. Był również umieszczony na tablicy ogłoszeń z Urzędu Gminy. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z 43 sesji? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Wszyscy za. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z 44 sesji? Proszę podniesienia ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Maciej nie brał udziału w głosowaniu w takim razie. Kto jest za przyjęciem protokołu 45 sesji? Kolejny. Podniesienie ręki. Wszyscy za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy Miejskiej przyjęła protokoły z 43, 44, 45 sesji Rady Gminy. Punkt 4. Informacje i komunikaty. Przedstawienie informacji wójta gminy Mińsko na temat aktualnego zanieczyszczenia wody na terenie gminy Mińsko oraz sytuacji, która miała miejsce w miesiącu sierpniu. Bardzo prosimy Państwa. Nie przedstawię tej informacji, ponieważ sprawa została zgłoszona do prokuratury. Jestem po kontakcie z prokuratorem i do czasu wyjaśnienia przez prokuratora nie powinnam udzielać informacji na ten temat. A temat aktualnego zanieczyszczenia wody na terenie gminy Mińsko? Aktualnego to znaczy? Na dzień dzisiejszy. Jak wygląda sprawa? Byłem ostatnio w Urzędzie Gminy. Widziałem jakieś karteczki dotyczące wody. Są jakieś planowane wyłączenia i stworzenie wody na terenie Mińska niedługo. To nie ma żadnego związku. Ale to pani wie, a my nie wiemy. Dlatego prosimy o aktualną informację. Jeżeli pan przeczytał to ogłoszenie, to pan wie, że nie chodziło o zanieczyszczenie, tylko o planowane zamknięcie w związku z zakończeniem pewnej inwestycji na Słupie. Więc po zakończonej inwestycji jest płukanie zbiorników i w tym czasie nie ma wody. To była jedna noc i to było planowane, że łącznie to przewidzieć. W Piskorzynie była potężna awaria. Awaria jest nieprzewidywalna i też nigdy nie wiadomo, czy usuwanie zajmie godzinę, czy 5 godzin. Poza tym mamy pod jedną studnią 18 wiosek, w związku z tym po usunięciu awarii system jest rozpuszczalny i te zaniki wody mogą wciąż występować. W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie poinformować, jak długo nie będzie wody, jeżeli trwa usuwanie awarii. Bardzo dziękuję, że sprawa sprawiła, naprawiła to w 4 godziny, chociaż to była rzeka właściwie, to co się wydobywało, zresztą mam dokumentację fotograficzną. Ktoś przed laty założył blaszaną opaskę o grubości puszki konserwy, zamiast specjalistyczną nakładkę z taką szczelką. I to w tym momencie przez lata skorodowało, puściło i tu była awaria usunięta w 4 godziny. W związku z tym to z żadnym zanieczyszczeniem wody nie ma nic wspólnego. Zawsze po naprawie, po awariach woda jest chlorowana. Instytucją kompetentną do badania stanu wody jest Sanepid i firma zewnętrzna autoryzowana, do której się zwracamy z bardziej skomplikowanymi badaniami, których Sanepid nie potrafi przeprowadzić. Także to nie jest kwestia zanieczyszczenia wody, tylko prac na tym ciągu. Jeżeli informacje i komunikaty, mogę kontynuować.
faktycznie międzysesyjne, najważniejsze rzeczy, jakimi się zajmowała. Kolejno, wspólnoty mieszkaniowe, udało się założyć kilka z profesjonalnym zarządcą, co zaczyna nam porządkować sytuację prawną obiektów, w których mamy mieszkania wraz z wspólnotami prywatnymi. Przejęcie podwarku w Piskorzynie z Agencji Nieruchomości Rolnych, w dosłownie 3 dni przed restrukturyzacją, czy też likwidacją tejże agencji. Przeprowadziłam uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie inwestycji na naszym odcinku DK36. Będzie kilka inwestycji podnoszących bezpieczeństwo, wjazdy, półronda. Rozstrzygnięcie przetargów i uruchomienie realizacji zadań oraz zakończenie realizacji niektórych zadań. Przykładowo żłobki, zadanie zakończone, termomodernizacja urzędu gminy, gotowe do odbioru. Senior Plus w trakcie realizacji, boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Krzelowie w trakcie realizacji. 10 dni temu pierwsza łyżka ziemi została podniesiona. Dziś stawiane jest ogrodzenie i przygotowane podłoże na ostatnią warstwę na tym boisku. Stadion w Mińsku, rozstrzygnięcie przetargu, wczoraj ruszyły prace. Remonty sal gimnastycznych Krzelów Orzeszków w trakcie realizacji. Wóz strażacki dla OSP Słowożów Wielki, przetarg rozstrzygnięty, już się produkuje. Droga w Morzynie, przetarg rozstrzygnięty, poprawki w dokumentacji musiały nastąpić. Także jest można powiedzieć, że w trakcie realizacji. Chociaż jeszcze maszyny nie wjechały. Mieszkania socjalne dofinansowane z BGK, czyli takie, których nie było, bo na takie mamy dofinansowanie w trakcie realizacji. No, mieszkania chronione w Smogorzówku, to oczywiście jeżeli w fale budżetowej znajdą się ta połowa środków naszych, to 216 tysięcy dostajemy z Ministerstwa Rodziny i możemy uratować ten pałac. Droga w Węglewie, o ile Rada przyzna środki własne, to trzeba dołożyć do tej drogi. Dostaliśmy, tak jak zapowiadałam, od maja, że jesteśmy z Węglewem pierwsi na liście rezerwowej i 225 tysięcy, tak? 225 500 dostaliśmy, dostaniemy, jeżeli będziemy mieli tą brakującą część. Przystąpiliśmy do programu niskiej emisji, czyli wymiana pieców dla mieszkańców. Przedłużyliśmy termin, zainteresowanie było duże, ludzie nie bardzo rozumieli, że to rzeczywiście może się zdarzyć i myśleli, że można z tym czekać, więc przedłużyliśmy do końca września z około 80 chyba, już prawie 90 podań. Dosłownie kilka się nie zakwalifikowało, tylko to profesjonalna firma się tym zajmuje, żebyśmy nie popełnili błędów. Jest to rzecz, z której mają korzyść mieszkańcy, sama gmina, tylko czystsze powietrze. Targowisko, pozytywne rozstrzygnięcie. Przeprowadziłam także konsultacje społeczne na temat posadowienia targowiska tymczasowego. To mogę już Państwa poinformować, że będzie to odcinek ulicy Nowej od rozwidlenia z Polną do Dino, który będzie na kilka godzin w czwartek, od 4 do 12 zamykany i wszystkie dojazdy będą zachowane dla wszystkich, a na tym odcinku będzie się odbywał handel. No, ważnym wydarzeniem była nawałnica z 11 na 12 sierpnia. Blisko 830 tysięcy złotych ze Skarbu Państwa za pośrednictwo wojewody dolnośląskiego trafiło do naszych mieszkańców. Pracownicy GOPS Urzędu Gminy pracowali cały długi weekend sierpniowy. Dosłownie kilkanaście godzin złożyliśmy pierwszy raport. Później tygodnie szacowania strat. Także nasi mieszkańcy byli zaopiekowani przez swój samorząd wiele lepiej niż gmin ościennych i w województwie dolnośląskim jesteśmy pod tym względem stawiani za wzór. Są to pieniądze, które weszły do nas. Oprócz tego, że ludzie mieli, bo się mieli ubezpieczeń, to są środki zupełnie ekstra. Dosłownie 15 minut temu odebrałam informację, że w sprawie strat w mieniu komunalnym te rozstrzygnięcia potrwają, więc musimy za własne środki to, co niezbędne, ponaprawiać, ponieważ do końca roku kalendarzowego będą rozstrzygane. Na niektóre rzeczy się, na niektóre zadania dostaniemy, na niektóre nie. Dziś mam dostać stanowisko w tej sprawie. Będą przyjeżdżały komisje, tam gdzie zrobimy, będziemy robić dokumentację fotograficzną. Po prostu jeżeli szkoda jednostkowa jest za niska, to z regulaminu nie dostaniemy tych środków.
Jeżeli jest odpowiednio wysoka, to tak. Więc jakie środki dostaniemy, ale jakie w tej chwili nie potrafię tego powiedzieć. 15 września złożyłam pełny projekt ze wszelkimi uzgodnieniami do wojewody na drogę Głębokówce Brzuska, na dofinansowanie z 150 do 50 infrastruktura gminna i powiatowa, dawne schetynówki. Przed uchwaleniem budżetu na rok 18 będziemy wiedzieli, czy dostajemy te środki, czy nie, ponieważ te drugie 50% to jest nadal bardzo dużo pieniędzy i wtedy będziemy, jeżeli dostaniemy to dofinansowanie, no to od razu będzie zależało, czy umieścimy te środki w budżecie na 2018 rok, tym samym droga z Brzuski do Skrzyna do końca listopada, składamy ją do FOB-u, więc węższa, tańsza i będzie można Głębokówkę połączyć z Wińskiem poprzez Skrzyna. Wzięłam udział w wielu zebraniach sołeckich w sprawie podziału środków z Funduszu Sołeckiego. Oczywiście w tej sprawie się absolutnie nie wtrącałam, ale chciałam zobaczyć, jak sołectwa gospodarują tymi środkami, jakie mają potrzeby, jakie mają pomysły. No rzeczywiście są to pomysły coraz bardziej roztropne, powiedziałabym, zwłaszcza, że Fundusz Sołecki w tym roku jest rekordowo wysoki. Wzięłam także udział w forum ekonomicznym w Chmielnicy po raz trzeci. Było to bardzo owocne forum. Tym razem miałam okazję osobiście podziękować kilku ministrom za środki, jakie dostaliśmy i brać udział w wielu panelach, bardzo, bardzo owocnych panelach dyskusyjnych. W międzyczasie ekipa telewizyjna z Niemiec, która robi film o Wińsku, była u nas przez dwa dni. Został ostatni dzień zdjęciowy na Florydzie u najstarszej mieszkanki, byłej mieszkanki Wińska, Lichtenstein. I to po tym ostatnim dniu jakby sprawa filmu będzie zamknięta i będziemy czekać niecierpliwością na to, jak wypada. W Szkole Podstawowej w Krzelowie jest nowy dyrektor, jest to pan Robert Broj, mieszkaniec Góry. No, zachwycony faktem, że tam, gdzie kiedyś pracował, musiał z Funduszu Obywatelskiego walczyć o środki, żeby zrobić kawałek boiska, a tymczasem tu w prezencie dostali remont sali gimnastycznej i remont boiska, remont, budowę boiska wielofunkcyjnego właśnie. Stąd dziś przysłałam tutaj na kilka zdjęcia z tego, jak ustawiane są ogrodzenia. To są tylko te najistotniejsze rzeczy, którymi zajmowałam się w ciągu ostatnich tygodni, czyli po okresie międzysesyjnym. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę. A jeszcze muszę poinformować teraz oficjalnie, że o 12 musimy z panią Stawin wjechać do Wrocławia, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień. Wynegocjowaliśmy najpóźniejszą możliwą godzinę na podpisanie środków termomodernizacji urzędu. Przypominam, że 80 tysięcy to są środki nasze, a 330 chyba środki zewnętrzne. Mamy już tak zwany depozyt prądu, czyli z tych z fotowoltaiki prąd jest nie tylko na ogrzewanie wody, ale także będzie zasilał w ogóle urząd. Nie możemy tego prądu sprzedawać do Tauronu, bo ze względu na warunki dofinansowania, ale my już wymyślimy rozwiązanie, jest to tak zwany depozyt, także utrzymanie urzędu gminy po tym ocieplaniu i przy tych ogniwach fotowoltaicznych powinno być o wiele, wiele niższe. No poza tym, że no, poprawił estetykę rynku w ogóle, więc mam nadzieję, że inni właściciele nieruchomości pójdą za tym przykładem, a to takie bardzo intensywne z mojej strony naciski, żeby powstawały formalne wspólnoty mieszkaniowe z zarządami, z kontem i tak dalej, bierze się stąd, że pojawią się projekty na termomodernizację wspólnot mieszkaniowych i wtedy mamy szansę na odnowienie tych straszących kamieniczek, które były piękne i urocze, ale wiele lat temu, a teraz bardzo straszą, więc tak od momentu, jak mamy strefę objazdy tam, gdzie jest policja, przez rynek, ulicę Kościuszki, te stare kamienice mają szansę być podane termomodernizacji, ale pod warunkiem, że będą formalnie istniały wspólnoty mieszkaniowe, w związku z tym no, w takim kierunku. Tak, kierunku idzie. Ale po 12 będziemy musiały wyjść. Dziękuję bardzo. Radna Skoczylas. Chciałam zapytać się, rozumiem, boisko w Krzelowie powstaje super, natomiast czy jeżeli chodzi o Orzeszków, to są szanse, żeby szkoła w Orzeszkowie była podciągnięta pod drugi etap tego projektu? Na dzisiaj przygotowana jest uchwała o
zakupie fragmentu tej działki, na którą będziemy składać przy najbliższym rozdaniu. Być może ono będzie jeszcze coś w tym roku. Właśnie na boisko, a jak no, los będzie łaskawy, będziemy składać także, czy w tym roku, czy w następnym, na budowę targi elastycznej. Jest ogłoszony, konkurs jest ogłoszony. Znaczy, to są konkursy, które są ogłaszane przez ministra sportu dwa razy do roku. W związku z tym, że z jednego dostaliśmy, zawarłam osobistą znajomość z panem ministrem i podziękowałam za stadion, za sale gimnastyczne. Powiedziałam o Orzeszkowie, rozmawialiśmy dosyć długo. No, robię wszystko, co w mojej mocy. Musimy mieć teren, na którym to zrobimy, bo jeżeli tego terenu nie będziemy mieli, pozostanie nam teren przy świetlicy, ale że on nie jest połączony chodnikiem bezpośrednim, bez przecinania drogi ze szkołą, to dofinansowanie z ministerstwa zarówno jak i z Unii odpada. Wtedy pozostaje pytanie o fundacjach i w środkach własnych. Stąd ta działka, to był pan pomysł, bardzo dobry uważam. Jest tutaj sprawą fundamentalną. No bez prawa do dysponowania nieruchomością nie możemy składać. Czy były szanse, gdybyśmy byli posiadaczami tej działki w momencie, kiedy był składany dokumentacja na Krzelów, to mieliśmy szansę, żeby... Krzelów powstał z innego funduszu, z FOBR. To jest FOBR tylko z Funduszu Rozwojowego, z Urzędu Marszałkowskiego. To były inne środki. To były inne środki. Te środki, które od ministra dawały dla Krzelowa i Orzeszkowa te remonty sal. Znaczy dla Orzeszkowa, która akurat jest małą salą i trzeba będzie i tak ją jakoś sobie z nią poradzić. Ale tam są małe te środki, zwłaszcza, że pani dyrektor utrzymuje w bardzo dobrym stanie całą szkołę, więc i salę. W Krzelowie ta sytuacja sali jest katastroficzna, tam nie należy ćwiczyć, tam się podłoga zapada pod koszem. I największa szkoła, gdzie jest koncentracja 500 dzieci i nasz stadion, który pełni także funkcję boiska szkolnego, a także funkcję boiska otwartego z dwóch stron, od strony szkolnej i od strony uniwersyteckiego, więc nie tylko jest szkolnym, był dla nas zadaniem ważniejszym, tak jak gotowym do realizacji. Bardzo pilnym. I mieliśmy gotową dokumentację. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo pani wójt. Jeżeli nie ma, przedstawię, tylko zapoznam państwa z dokumentami, które trafiły do mnie jako do przewodniczącego rady, do rady gminy Mińsko. Pierwsza sprawa z ostatniej sesji, czyli to zawiadomienie do prokuratury, zostało wysłane do prokuratury okręgowej. Prokuratura okręgowa wysłała je do prokuratury rejonowej w Oleśnicy i okazuje się, że też jest jakieś zawiadomienie złożone przez jakieś inne też w tej samej sprawie, chyba przez osoby prywatne, dlatego jest wniosek, żeby te dwie rzeczy połączone zostały w jedną i zajęła się nimi prokuratura rejonowa w Oleśnicy. Wpłynęło pismo od pana Jana Wójciaka, gdyż ono dotyczy jeszcze jakichś spraw z 2011 roku i Nie zapoznałem się jeszcze z tym, więc nie wiem, czy to ma charakter skargi oficjalny, czy nie. Jest to bardzo stara i bardzo smutna historia, której współautorami są poprzednicy. No, trwa. Jeżeli pan ten zwróci się do sądu i sąd uzna, że należy zwrócić mu darowiznę, którą poczynił na rzecz gminy, to na pewno to zrobimy. Ale bez wyroku sądu na pewno czegoś takiego nie zrobimy, bo no, to byłaby niegospodarność. Mojej ocenie nie należy tak zwracać. Ale pan ma działki na trzeciej klasie i minister nie pozwolił uznać je za budowlane. Myśmy je uznali, żeby chociaż trochę pójść w kierunku tego pana, za działki siedliskowe, żeby mógł je sprzedać pod budowę choćby dla rolników, bo wtedy będzie to możliwe. Pan jest niezadowolony, ponieważ jest więcej klientów zainteresowanych działkami budowlanymi niż siedliskowymi, a obok drugi nasz mieszkaniec posiada, bo pan nie jest naszym mieszkańcem, z Piotr Rzucławski, obok drugi pan posiada działki do gorszej klasy, więc zbiera świeże bułki i pan jest sfrustrowany. Dobrze, pismo jest do Rady Gminy, sprawa jest bardziej skomplikowana, poproszę Biuro Rady, żeby skserowało ten dokument i dostarczyło państwu. Jeśli państwo
mogli z tym zapoznać. Wpłynęła skarga, a właściwie to nie jest skarga, to jest informacja do wiadomości radnych gminy Wińsko od pani Reginy Karpisz dotycząca jej zatrudnienia w zakładzie gospodarki komunalnej. To zostało państwu skserowane i mogli się państwo z tym zapoznać. Wpłynęła skarga pani Krystyny Kołodziejczyk z Wińska dotycząca pomieszczeń gospodarczych, komórek, które rzekomo są jej zabierane przez panią wójt. Ta skarga zostanie zgodnie z procedurą. Najpierw poprosimy panią wójt o ustosunkowanie się do tego, potem zostanie skierowana do komisji rewizyjnej. Otrzymaliśmy odpowiedź na skargę z kolei pani Gabrieli Karpisz i w dniu dzisiejszym tą odpowiedź pani wójt, a tę skargę przekaże do komisji rewizyjnej, żeby się zajęła tym tematem. Trzy skargi w ostatnim czasie wpłynęły do nas. Wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Opinia jest... dotyczące ich skład orzekający pozytywnie, wydaje opinię pozytywną, z zastrzeżeniem, że ocena realizacji budżetu z punktu widzenia celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego. Dobrze, to z tych uchwał, z tych moich informacji byłoby tyle. Przechodzimy do kolejnego punktu. Dyskusja z sołtysu. A przepraszam, miałam jeszcze o tym wspomnieć. Tutaj wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej wsi Baszyn, ale tutaj jest zainteresowany jak najbardziej sołtys Eugeniusz Osowski. Bardzo proszę panie sołtysie o zadanie głosu. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że są różne wydatki, różne potrzeby i gdybyście się państwo pochylili wszyscy nad naszą świetlicą. Ostatnie mianowicie, które miało miejsce, narobiło nam wiele szkód. I niektórzy widzieli, niektórzy nie. Część zdjęć pozwoliłem sobie zrobić i przedstawić sprawę. Remontujemy ją zawsze z własnych środków, ale tego, co jest teraz, nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Dach jest stary i wymaga konkretnego remontu, kapitalnego remontu. No nie wiem, dalej tak będzie, to nasza świetlica się zawali. Także proszę o ujęcie w planie, w budżecie, no nie wiem jak to nazwać, żeby ta świetlica została wykonana, bo w dalszym ciągu to nie ma sensu w ogóle sobie wybrać na tej świetlicy. Mieszkańcy są zdesperowani, czekają na konkretną odpowiedź, na konkretne działania, bo dalej tak nie może być. Zdjęcia tutaj mam, przedstawię państwu niektóre, tylko jakie są zadania zniszczenia po tym krawędziu. Rzeczoznawca oczywiście był. Nie wiem jaka jest wycena, bo tak jak rozmawiałem z panią sekretarz, jeszcze wyceny nie ma, z nim też osobiście rozmawiałem. No tu przedstawię jedną dla rady, jedną tutaj dla przewodniczącego do wglądu dla wszystkich. I proszę o zadziałanie w tym temacie. Już pokazuję państwu te zdjęcia. Rzeczywiście po ostatnim kroku też byłem tam na miejscu razem z sołtysem i z panem byłym radnym Czekańskim, oglądaliśmy wszystkie zniszczenia i rzeczywiście to naprawdę wymaga pilnej interwencji. Zresztą, o ile sobie przypominam, to też było za poprzedniej kadencji, były zarezerwowane środki na remont właśnie tej świetlicy. Radna Górska, proszę. Ja jak najbardziej uważam, że pana te sugestie są słuszne. W kwietniu również może zacznę tak. Ja jako radna monitoruję zawsze, pytam się kilkakrotnie, bo wypowiedzi pani wójt na sesji, że trzy małe świetlice do remontu i jedna duża. Ja się pytam, które nigdy nie dostaję odpowiedzi. Dobrze, to wrócimy do tego punktu za moment. Czyli myślę, że pana świetlica jest priorytetem tutaj. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś z państwa sołtysów chce jeszcze zabrać głos, bardzo proszę. Pani sołtys, państwo radni, wiem, że dostaliśmy wnioski zewnętrzne, tak jak pani wójt przed chwilką powiedziała i chciałabym się dowiedzieć ewentualnie, jak państwo się do tego odnosicie.
I kiedy ewentualnie w miejscu przyległego zaczną się jakieś prace, jak to będzie wyglądało? Bo mieszkańcy się cały czas dopytują, wiedzą, że już są pieniądze. No a droga jest w takim stanie, w jakim jest. Pani radna z Orzeszkowa była, widziała, jak wygląda Węglewo, także może coś na ten temat powiedzieć. Dziękuję bardzo pani sołtys. Sprawa dofinansowania jest właśnie przedmiotem dzisiejszych obrad i za moment do tego się jak najbardziej odniesiemy. Zresztą jak pani słyszała z dzisiejszego początku sesji, wszystkie sprawy drogowe są tutaj w bliskim sercu radnym, które są przyjęte. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Panie burmistrzu, mam takie pytanie. Pół roku temu spotkaliśmy takich ludzi, pani tam urzędzie w sprawie budowy tuczarni tak to obręb tużarny, tak, i konary. Właśnie teraz w lokalnej gazecie prasie, w której gminy prasie się obwieszczenie, że ruszyło postępowanie na budowę, to procedura na budowę. To jest procedura i my za nią nadążamy. Oni część uzyskali z instytucji niezwiązanych z gminą uzgodnień, część jest uzgodnienia, a my jednocześnie uruchomiliśmy tą procedurę planistyczną, nad którą się mówiliśmy, która ma, podobnie jak w przypadku biura zabrać swego czasu, problem załatwić. Procedura ta kosztuje dla tych ludzi około 30 tysięcy. W związku z tym, że tak powiem, nie wyrywamy się przed szereg, tylko tak prowadzimy sprawy, licząc na to, że może uda się sprawę załatwić, nie wydając tych pieniędzy. Ale tu czas gra na naszą korzyść. Instytucje dające opinie także mam wrażenie, że no idą w tym samym kierunku. Ja wtedy państwa zaprosiłam, dostałam pierwszy w ogóle dokument, i to było grubo ponad rok temu, pierwszy dokument w tej sprawie. Bo natychmiast, gdy pierwszy wniosek w tej sprawie wpłynął, natychmiast państwa zaprosiłam, czyli ja was poinformowałam o tym, co się dzieje. W międzyczasie nawiedził mnie przedziwnej osobowości pan architekt, który usiłował mnie przekonać, że to jest w ogóle papieruniankiem i dlaczego ja nie chcę zrobić dobrego interesu. Nie wiem, co miało znaczyć to zdanie, ale jakby zakończyłam tę rozmowę, odbywa się, co znaczy otwarty drzwiach przy świat. Więc z mojej strony wszelkie poczynania idą w tym kierunku, żeby tego nie było. Spotykałam się z mieszkańcami i obiecywałam, że tego nie będzie, że zrobimy wszystko, żeby tego nie było. I to wszystko robimy. Znaczy, i przyjdzie dzień, w którym poproszę państwa o przesunięcie 30 tysięcy, żeby zapłacić. Mieszkańcy mogą być spokojni, tak? No pewnie będziemy współpracować w tej sprawie. W tej sprawie musi być zgoda między wszystkimi, ale jeżeli są osoby, które wszyscy się zgadzają z tym, że tego nie chcemy, bo są osoby, które tego chcą, które widzą w tym dla siebie interes i pogodnie spotykają się z panem projektantem i z panem właścicielem. Takie informacje też ma. Panie Wójt, zapewnienia takie, jakie spotkanie właśnie uczestniczyłem w tym spotkaniu. Sama też nie wybrałam przeszkadza. Planem przestrzennym zagospodarowania gminy definitywnie załatwiamy. Tak, problem, to jest ta ostateczna, ale ona też, to też trwa. I te pieniądze zostały przecież jednak zabezpieczone w budżecie gminy na te właśnie projekty. No, jeżeli zostanie cała sprawa uwalona przez ochronę środowiska, to po co mamy wydawać te środki? A procedura trwa, ona trwa za każdym razem, powiadomienia, dni 30, 21, to już tak turla. No dobrze, ja jestem bardzo czujny w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos? Czy połączać? Bardzo proszę. Ja mam związany z ostatnimi potężnymi ulewami, to 11 sierpnia i okazało się, że urna, czyli to się przywoła, są niedrążne dzień. Tak samo jak przy drodze gminnej, tak samo przy drodze powiatowej. Jeszcze bardziej, że przy drodze powiatowej mi się wydaje, że jest opowiedziana sztuka budowlana. Ze względu na to, że studzienka jest posadowiona wyżej niż droga i najpierw musi zalać drogę poprzeczną,
dopiero, żeby się podniósł poziom i dopiero później, żeby woda wpływała do studzienki. Więc uważam, że ten temat trzeba byłoby jak najszybciej skorygować i ten temat załatwić. Ponadto przy drodze głównej trzeba wyczyścić studzienki, a w pewnym momencie tam jest całkowicie zamknięte, by musiała być buka, żeby to przetrwało, bo przy małych deszczach to jeszcze jakoś tam spływa. Przy większych deszczach niestety, ale woda wydziera się na podwórko i zalewa, i wlewa się normalnie do mieszkania. Na podstawie protokołu skrócę się do starosty, jeśli chodzi o drogę powiatową, jeśli chodzi o drogę gminną, tylko poprawka złapie odmian, to z tymi swoimi, jak tak się uda, i studzienki na drogę droższe. Druga sprawa, to mam, mogę skorzystać z tego, co prawda może to nie sprawa sołecka, a bardziej radnego, do klasy. Ostatnio ukazały się dwa artykuły. Jeden artykuł związany z podsumowaniem ostatniej, bodajże tak, ostatniej sesji, a drugi o zamianach na bieżącą sesję. I uważam, że pani pisząc, bo widzę, że pani się podpisała pod tymi dwoma artykułami, podaje pani delikatnie mówiąc nieprawdę, albo nie stwierdza pani to, co było i jaki był wynik głosowania i jak jest zapisane w protokole. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa w drugim artykule, że radni gminy Mińsko chcą obniżenia poboru dla wójta gminy Mińsko. Uważam, że to jest też manipulowanie opinią społeczną, publiczną, bo na chwilę obecną mamy tylko projekt i pod projektem jest podpisanych 6 radnych, to nie można mówić im, że wszyscy radni są za obniżeniem pensji dla pani. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, panie radny, że do tego typu informacji wystarczy napisać informację do gazety, czy prośbę o sprostowanie. Najbardziej. A co do pierwszej rzeczy dotyczącej tych nawałnic, to mam do Państwa taką informację, że międzyresortowy zespół pod przewodnictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokona oceny postępowania i procedur w kilku gminach na terenie Polski, jak gminy sobie radziły z tymi zagadnieniami, jak działało zarządzanie kryzysowe. Między innymi gmina Mińsko też została wycofana do przeprowadzenia takiej kontroli, można powiedzieć. Ale w dyskusji sołtysów jeszcze, tak? Znaczy ja nie jestem sołtysem, ale zapinam Izb Rolniczych, że nie mogę. Chodzi o to, że ostatnio odbyło się spotkanie Izb Rolniczych z kierownikiem Agencji Rynku Rolnego, na którym to kierownik wyjaśniał, jakie będą, jak można pomóc jeszcze rolnikom, którzy przeszli przez te nawałnice. I no, przykre jest to, że nikogo nie było z gminy na tym spotkaniu. I kierownik prosił, żeby przekazać taką informację rolnikom, z sołtysom, przede wszystkim tutaj dla Urzędu Gminy, nie wiem, czy nie ma korespondencji między urzędem a agencją. Chodzi o to, żeby przekazać taką listę do agencji, którzy rolnicy zostali poszkodowani i z tego tytułu będą mieli wypłacone po prostu prędzej zaliczkę na poczet dopłat bezpośrednich, tą zaliczkę, która ma być do końca roku. To ci rolnicy, którzy byli poszkodowani, możliwe, że będą mieli po prostu w pierwszej kolejności wypłacone tą zaliczkę. Myśmy tę wiedzę już mieli i tylko pozostała kwestia, czy oni chcą całych protokołów pełnych, czy tylko listę z takim zaznaczeniem procentowym, bo była kwestia podania. Akurat tak się składa, że jestem jest mi po drodze z instytucją, która teraz się troszeczkę inaczej nazywa. Więc informacje z niej mam na bieżąco. A zaległości, jakie mamy w pracy bieżącej, dlatego że przez kilka tygodni załoga się poświęcała sprawie z
strat, tym strat w rolnictwie są takie, że na spotkania, które nie są niezbędne, po prostu nie jeździmy, bo nie mamy kiedy. A tę wiedzę miałam wcześniej, przed tym spotkaniem. Z tego czasu napisałam dwa pisma do Brzmienia Kasowy. Chodzi mi o kwestię zabezpieczenia tego mostku, który jest między... No właśnie czekałam i dzisiaj dostałam tą wiadomość, że nie będzie w tym roku budżetowym te pieniądze na straty w imieniu gminy. Że do końca grudnia będą jeździły komisje i tak dalej, i tak dalej, więc mamy fotografować i robić z własnych środków to, co jest niezbędne. I to jest informacja sprzed, no, godziny może nawet. Dlatego nie wiedziałam, po prostu nie chciałam wydawać pieniędzy, bo być może potem przyjedzie komisja i powie hello, ale to jest wszystko w porządku. Więc mam to potwierdzenie, dzisiaj ma przyjść z skanem pismo dokładnie w tej sprawie. Ja ten mostek i ewentualnie tam ubytki w drodze. Muszę ci tak też było pismo. A jeżeli drodze mamy więcej niż dróg płatnych, to nie będzie w sytuacji, kiedy te środki przechodzą na przyszły rok budżetowy, na pewno będzie zrobione, ale nie obiecuję, że będzie więcej zrobione niż to, co niezbędne, bo spłynęło nam też parę rzeczy, które się wydawały, że są w bardzo dobrym stanie, a teraz się nie dają do użytku, więc trzeba będzie w tych starych pieniądzach sobie z tym wszystkim poradzić. Więc od razu informuję, że szału nie będzie. Ja w kwestii może tak tego roku i może na zaś, na 2018, bo wydaje nam się, że rok momentami jest suchy, ale po ulewach, które trwają powiedzmy jeden dzień i kawałek nocy, rano się okazuje, że wszystko jest grząskie, tak jak pismo, że mniej tam w scenie zalewało. Po prostu myślę, że priorytetem dla nas powinno być na kolejny rok, ewentualnie jeszcze na końcówkę tego roku, żeby podrażniać te wszystkie rowy, które nas po prostu wyprowadzają odwodnienia. Chodzi o to, żeby faktycznie te wioski miały odpływ wody, która momentalnie no, zalewa posesję, tak? I dalej wracamy do tego rowu dębieńskiego, który pod dębami jest, bo on jest, no wiadomo, zarośnięty, powierzchu jak się go wyczyści, to niestety nie jest drożny. To jest dalej doprowadzenie do jeziorzycy, do Odry, także a jesteśmy w takim miejscu. Tak naprawdę gmina Wiejska ma dwa problematyczne rowy. Remont jednego kosztuje 60 tysięcy, drugiego jest tańszy. Mam nadzieję, że tutaj z tych środków Skarbu Państwa dostaniemy do środków. Pozostałe rowy są powiatowe i wojewódzkie, czyli marszałkowe. Średnio raz w miesiącu piszemy w tej sprawie, a już po tych nawałnicach. No woda się nie zna na geodezji, woda się zna na grawitacji. W związku z tym to te cieki zwane rzekami są najbardziej problematyczne oraz tak jak stan dróg powiatowych, tak stan rowów powiatowych. Na różnym poziomie zaniedbań rowy są zarośnięte, nie istnieją rowy powiatowe na wielu kilometrach odcinków dróg powiatowych. Stąd no, jakby wyczyścimy dobrze nasz i sobie w ten sposób sprowadzimy wodę powiatową lub wojewódzką w środku do wioski, bo nasz będzie głębszy niż tamten. Czyli sobie cofkę zafundujemy, zamiast odprowadzać, będziemy sprowadzać tę wodę. Na pewno Miskorzyna jest naszym grzechem głównym, tak? I w tej chwili liczyłam na to, że bo tam mamy projekt, dokumentację, pozwolenie na budowę, wszystko mamy, oprócz pieniędzy, bo to jest 60 tysięcy na rów, to jest ogromnie dużo. Tam trzeba z wszystkimi mostkami, ze zdjęciem, tam nielegalnie jest poprzykrywany miejscami, bo wiadomo, ludzie sobie użytkowali do innych celów, ten rów już on jest stworzony. Więc to jest duża praca, duży koszt. No i liczyłam na to, że zrobimy to w tym roku, ale mam nadzieję, że będzie uwzględnione, żeby zrobić to ze środków przyszłorocznych tych ze Skarbu Państwa. Myślę, że przykładam po prostu takich różnych, tak jak schetynówki na drogi, tak samo tutaj możemy, jeżeli to nie jest dróg, to ewentualnie, a wiadomo, że marszałek nie... No ale możemy działać na swoim. No właśnie, możemy działać na swoim, a właściciela się umówić. I tak jak środki na te wojewódzkie, bo też nie da się zapewnić, jest głębokość, do której lub można czyścić, bo potem znowu spowodujemy sobie cofkę. W najgorszym stanie są rowy powiatowe, bo nie jest drogi. Mam nadzieję, że to na czyszczenie środków. Tutaj notabice raz chciała zabrać głos na chwilę. Pani Mogę, że nie jestem profesorem, proszę o udzielenie mi głosu, ponieważ pani sołtys Węglewa zadała mi pytanie. Tak, owszem, na początku kadencji jako radna objechałam wszystkich sołtysów po to, żeby poznać ich problemy.
Również jako wszyscy radni zrobiliśmy objazd po gminie i spisaliśmy priorytety, które zostały schowane do szuflady, prawdę mówiąc. Przyznaję rację, że w Węglewie jest potrzebna droga i jest potrzebny remont tej drogi. Natomiast, tak jak powiedziała dzisiaj pani wójt, uchwały budżetowe może zgłaszać tylko pani wójt. Dlatego proszę nie wymagać od radnych, że złoży projekt uchwały dotyczącej remontu drogi w Węglewie, bo nie ma takich upraw. Jeżeli chodzi o... Nie skończyłam. Jeżeli chodzi o wykonanie remontu, to również nie jest to pytanie do mnie, dlatego że w uchwale jest dokładnie napisane. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Pani wójt na bieżąco, wydaje mi się, stara się nam przekazywać, może nie wszystkie, ale pewnie te najważniejsze rzeczy, które dzieją się w gminie. Dlatego odnośnie remontu drogi w Węglewie, to już pytanie i kontynuacja do pani wójt. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej chętnych do zabrania głosu w dyskusji, przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie Urzędy Dostępne Online. Bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy z 2017 roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pod nazwą Urzędy Dostępne Online przewidziane do realizacji programu operacyjnego w jej zajęciu działania 2018 wysokiej jakości usług administracyjnych. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Blisko uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Blisko do partnerstwa powołanego w zgodzie z artykułem 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programu w zakresie polityki społecznej w perspektywie finansowej 2014-2020 w projekcie pod nazwą Urzędy Dostępne Online o numerze WND POWR 0218.00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 
umowy 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne wraz z następującymi partnerami. Steven, Fundacja na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury, Gmina Wołoszyna, Gmina Krośnice, Gmina Łabędniki, Gmina Wysko, Gmina Mostów, Gmina Dobromierz, Gmina Kurawa, Gmina Traszka, Gmina Przedolny. Ustęp drugi. Projekt dotyczy wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań sprawiających efektywne zarządzanie usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzanie nieruchomościami oraz obsługi inwestora. Projekt obejmie poprawę rozwiązań w obszarze elektronizacji procesu, automatyzacji rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie zarządzania przebiegu sprawy oraz doskonaleniu kompetencji cyfrowych kadr. Panie Przewodniczący, tylko dwa słowa. Przepraszam Panie Państwa. Panie Przewodniczący, my to mamy. A ponieważ na Wyżynie nie działa, więc tam, co Pani czyta, ja staram się słuchać dobrze i wyłowić. Tak, więc proszę uprzejmie. Na komisję. A nie ma przepisów, który znowu. To jest tylko zwyczaj, że jest odczytywany. Czasami rzeczywiście udaje się wyłapać jeszcze jakąś ale nie ma dobrze, jeżeli radni, jeżeli radni w tym momencie nie wyrażają żadnego sprzeciwu, żeby projekt uchwał nie były odczytywane w całości, czy rzeczywiście usprawni nam przeprowadzanie sesji. Były, przypominam, one wszystkie omawiane na komisjach, to w takim razie Pani Sekretarz, dwa słowa o tej uchwale. Chodzi tutaj o to, że z liderem projektu, z tą fundacją, którą czytałam, przystępujemy do projektu, który ma na celu prowadzenie lepszych usług w zakresie cyfryzacji. Mamy z tego tytułu tylko i wyłącznie korzyści, możemy pozyskać około 20 tysięcy na wyposażenie stanowiska obsługującego ePUAP, czyli tam jest serwer, tam jest drukarka wielofunkcyjna, tam jest zestaw komputerowy, stosowne programy. Naszym wkładem ze strony urzędu jest jedynie wkład osobowy, czyli obsługa tego projektu, szkolenia, obsługa tego właśnie systemu i to jest wszystko, co my musimy, a mamy korzyści, czyli cyfryzacja. Pani Sekretarz, mam pytanie, czy po realizacji tego projektu ilość usług dostępnych online w ramach ePUAP-u nisko wzrośnie, tak? W ogóle będą, bo w tym momencie, z tego co ostatnio widziałem, jest możliwość tylko składania wniosków, tak, a nie ma możliwości uzyskiwania odpowiedzi. Tak, to ma na celu właśnie, że no, przystępujemy do mieszkańcy pytają się mnie na pewno o
dostęp do uzyskania informacji publicznych. Informacja publiczna jest na bieżąco udzielona, na wniosek. Na wniosek, ale tak, w ramach pułapu. Też. Jeżeli wprowadzają, tak, bo wpływają do nas, bo oczywiście na bieżąco pułap jest odczytywany. Jeżeli wpływają jakiekolwiek wnioski czy pisma o mieszkańców czy instytucji, to oczywiście są drukowane, przekazywane do konkretnej osoby i odpowiedzi są udzielane w stosownym terminie. Dobrze, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa chce? Dyskusję już byłem wcześniej. Kto z Państwa chce zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Proszę, radny Tomasz. Rozumiem z tego, że są w sumie te same korzyści, nie będzie to żadnych... Nie ma wkładu własnego, żadnych pieniędzy. A moje pytanie jest takie, czy planuje się przyjęcie jakiegoś etatu w tym na to stanowisko? Jeżeli to pozostałe te pieniądze. Ja mogę powiedzieć, że obecną, że nie ma tej konieczności, ponieważ to wszystko będzie obsługiwał sekretarz. Będzie miał lepszy sprzęt z całym serwerem, z całą drukarką, z całym laserem. Będzie to po prostu skanował, obsługiwał. Okej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, to proszę o przedstawienie stanowisk komisji w sprawie tego projektu uchwały. Komisja Rolna 6 za. Komisja Mienia 8 za. Komisja Budżetu 8 za. Oświaty nie ma. Komisja Oświaty 6 za, 1 nieobecna. Komisja Rewizyjna 5 za. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały jest Państwu znany. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 14 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.